Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek na celowniku opozycji i sprzyjających jej mediów. Reakcję opozycji wywołał artykuł w zaprzyjaźnionej właśnie z opozycją Gazecie Wyborczej. Na podstawie nagrań gazeta zarzuca szefowi Orlenu, że przed kilkunastoma latami prowadził podwójne życie samorządowca i przedsiębiorcy. Miał prowadzić niezarejestrowaną działalność gospodarczą, choć jako wójtowi Pcimia nie wolno mu tego było robić. Z taśmy jednak niewiele wynika. Do artykułu odniósł się PKN Orlen. Taśmy Obajtka. Tezy nie mające potwierdzenia w faktach, a oparte na nagraniach, których pochodzenia, integralności, czasu i okoliczności utrwalają. Nie sposób stwierdzić, uderzają w wizerunek PKN Orlen, jak również naruszają dobre imię Daniela Obajtka. Czytamy w oświadczeniu spółki. Atak ze strony Gazety Wyborczej pojawia się wkrótce po tym, jak w mediach pojawiły się spekulacje o objęciu przez prezesa PKN Orlen urzędu premiera. Jest dzisiaj wymieniany jednym tchem przez polityków popękanej prawicy jako kandydat na przyszłego premiera, być może jako kandydat na prezydenta. Jak na dłoni widać, że nad panem Danielem Obajtkiem Jarosław Kaczyński roztoczył parasol ochronny. Parasol, który ma go chronić przed służbami, przed prokuraturą. Akcentują posłowie Lewicy i Platformy Obywatelskiej. Daniel Obajtek zaprzecza medialnym doniesieniom, jakoby miał przejąć pałeczkę po premierze Morawieckim. Ja odcinam się, ja siedzę w biznesie, zajęty jestem tylko i wyłącznie biznesem. Mam bardzo dobry kontakt z panem premierem Morawieckim. Budujemy silny koncern i nie chciałbym być namaszczany na wszelkie inne stanowiska w tym zakresie. Słowa prezesa Daniela Obajtka potwierdza rzecznik rządu Piotr Müller. Zmiany na stanowisku premiera nie ma. W związku z tym te spekulacje medialne, o których rozpisuje się prasa, pozostają na poziomie spekulacji medialnych. Gazeta ponadto zwróciła uwagę na nieparlamentarne słowa, które padły na nagraniu z ust obecnego szefa PKN Orlen. To robienie sensacji z mało istotnych kwestii, mówi wicerzecznik porozumienia Jan Strzeżek. Mam wrażenie, że po pierwsze ja negatywnie oceniam to, że ktokolwiek nagrywa jakieś prywatne rozmowy i to przy każdej tego typu sytuacji o tym mówiłem. A jeżeli tutaj mamy tylko do czynienia z tym, że ktoś używa od czasu do czasu wulgarnego słowa, no, kto nie używa? Atak na prezesa Orlenu ma swoje powody i nie bez przyczyny dzieje się w tym momencie, zauważa medioznawca Mariusz Sieraczkiewicz. Najwidoczniej pan prezes Daniel Obajtek stał się tak wielkim zagrożeniem dla jakiegoś starego układu, że teraz na siłę po prostu wszyscy kombinują, jak tu dowalić Obajtkowi. No, wydaje mi się, że on wyjdzie z tego jeszcze mocniejszy, bo jest bardzo silnym w tej chwili człowiekiem w Polsce. Rzecznik rządu Piotr Müller podkreśla, że nie przewiduje zmian na stanowisku prezesa PKN Orlen. Nie ma żadnych przesłanek do tego, żeby pan prezes Obajtek miał ustąpić ze swojego stanowiska. Daniel Obajtek został prezesem jednej z największych polskich spółek w 2018 roku. W tym czasie między innymi poprzez przejęcie uratował ruch kolportera prasy przed bankructwem. Włączył do koncernu Energę, wydawnictwo Polska Press. Trwa procedura przejęcia Lotosu. Zysk netto Orlenu w całym 2020 roku wyniósł 3 miliardy 383 miliony złotych.